Mam nadzieję, że dobrze ustawiłem kamerę. Światło pada na moją twarz. Jest pochmurno, dlatego ustawiłem trochę inaczej niż zwykle. Nie mam aparatu świecącego, żeby oświetlał moją twarz. Jest tylko światło naturalne. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Ja siebie widzę. No to zaczynajmy. Mam dla Was dzisiaj Stanisława Dygata pożegnania. Tutaj na czwartej stronie okładki czytamy tak. Akcja pożegnań toczy się w latach 1939-1945 w środowisku zamożnego mieszczaństwa wywodzącego się ze sfery zmiańskich. To jest połowiczna, prawda? Bo akcja pożegnań toczy się w 1938, to 1939, jeszcze raz. Pożegnania dzielą się na dwie części. Pierwsza część toczy się w latach 1938-1939. A druga część toczy się w 1944-1945. No trochę słońce wychodzi. Na całe szczęście. No, to jest to, co napisali na okładce, to jest nadużycie. A jak chciałem Wam tak dokładnie opowiedzieć, bo to jest bardzo ważne dla powieści. Kiedy się toczy. I ważne jest też, gdzie się toczy. Otóż akcja pożegnań toczy się w Warszawie i w Komorowie. Komorów to jest taka małe miasteczko pod Warszawą. W czasie, kiedy toczy się akcja pożegnań, to była takie miasteczko letniskowe. Warszawiacy tam jeździli na weekendy. Oczywiście wtedy słowa weekend nie było. Nazywano to majówkami. Głównym bohaterem powieści pożegnania jest młody człowiek zbuntowany przeciwko światu. Ojciec młodego człowieka chce, aby studiował na Uniwersytecie Warszawskim. No, młody człowiek idzie pokornie na uniwersytet. Ale pewne zdarzenie, którego jest świadkiem naocznym, no, potęguje w tym młodym człowieku przekonanie, że nie warto studiować.
No, powiem wam, jakie to jest zdarzenie. Bardzo niemiłe wydarzenie, ale nie powiem. Powiem tylko tyle, że to zdarzenie nie pasuje do reszty powieści. Klimat tego wydarzenia nie pasuje do reszty powieści. Młody człowiek przychodzi zatem do domu, gdzie zostaje gości. To jest bardzo nudne dla niego przeżycie, takie biesiadowanie. No, ojciec należy do elity mieszczańskiej. Matka zresztą chyba też. No, młody człowiek z niechęcią patrzy na gości i w pewnym momencie robi goodbye. Wychodzi po angielsku. Włóczy się po Warszawie. Warszawa jest bardzo ładnie, bardzo dobrze opisana. Wstępuje do pewnego baru, chyba właściwie do restauracji. Spotyka tam folksasterkę, Litkę, która mówi mu, że nie bardzo lubi swoją pracę i nawiązuje się między młodymi taka więź polegająca na tym, że oboje czują się osamotnieni tłumie. No, młody człowiek proponuje Litce wyjazd do Komorowa. W Komorowie wynajmują pokój w hoteliku. Między nimi jakaś relacja się tworzy, rozmawiają szczerze o życiu, o sobie. A rano w drzwiach pokoju, który wynajęli, zjawia się ojciec chłopaka i młody człowiek prosi go o pomoc dla Litki. Bo dziewczyna nie chce już dłużej być włosartelką, a nie ma jakichś jakiegoś zawodu, jakiegoś przygotowania do życia. I tu się kończy prawie pierwsza część powieści. Prawie kończy się, bo ojciec wysyła młodego człowieka do Paryża, aby nie zadawał się z podejrzanymi osobami z niższych sfer.
No, ma na myśli oczywiście pannę Rytkę, która no, prawdopodobnie nie pochodzi z mieszczaństwa. I tutaj zamilczę, co dalej się wydarzy, to poczytajcie. Ojciec młodego człowieka wysyła go do Paryża. No, w Paryżu młody człowiek spotyka dosyć taką groteskową parę. Ni to małżeństwo, ni to konkubinat. No ale już nie powiem więcej. Poczytajcie sobie. To jest powieść zaledwie 259 stron. Taka miła do czytania. No więc nie będziecie mieli kłopotu z czytaniem. No cóż można powiedzieć o tej powieści? Jest bardzo nastrojowa, taka jakby za mgłą, jakby takie wspomnienie czegoś, co się wydarzyło. I rzeczywiście takie miałem wrażenie, że to jest takie wspomnienie, jakaś taka fantomy jakiejś przeszłości. No i rzeczywiście ostatnie zdanie. No, potwierdza moje przypuszczenia. No, krótkie zdanie. Ba, tyle lat minęło od tego tamtego momentu, w którym rzecz się dzieje. Pewnością na lato już jest człowiekiem dojrzałym i wspomina swoje lata młodzieńcze, które przeżył w Warszawie, w Komorowie, a później w Paryżu, a później jeszcze w Warszawie, bo z Paryża wrócił pod koniec wojny. No to jest bardzo ładnie napisane, bardzo tak wdzięcznym językiem. Już takim językiem nie pisze się niestety. To są takie zdania, takie są zdania płynące czy my płyniemy z tymi zdaniami, takimi, to są takie zdania połączone ze sobą, obrazy. Takie no, nie ma pustych miejsc w tym całej opowieści. Są to takie obrazy mijające. Mijające nas, ale jednocześnie takie obrazy, które my
potrafimy wchłonąć. Mogłem wchłonąć te obrazy. To jest tak, że ja potrafiłem się utożsamić z tym bohaterem. No, to są takie misteria słów. To się bardzo łatwo czyta, tak lekko, przyjemnie, chociaż temat nie jest przyjemny przecież, nie? To są takie pożegnania z wieloma rzeczami, z pokojem, z tamtym światem, który został w 1939 roku, z Warszawą, bo jest opis o Warszawie po powstaniu. Jest też również pożegnanie z taką młodzieńczą pogardą na świata, prawda? Jest również pożegnanie z miłością. No bo główny bohater i jednocześnie narrator spotyka Ritkę po wojnie, znaczy w 1944 roku do Warszawy. Rzeczywiście to już było po wojnie. Spotyka Ritkę, ale już w innych okolicznościach. Ritka ma narzeczonego, prawie że już męża. No i widać, że młody człowiek żegna się z tą dziewczyną. Tak szczerze mówiąc, ten młody człowiek niby jest zbuntowany. To widać w pierwszych stronach powieści, kiedy odsuwa krzesło, na które siada ciocia. No wiadomo, ciocia za chwilę upadnie, a jednocześnie ten młody człowiek jest takim, jednocześnie tak ten młody człowiek pozwala płynąć swojemu życiu tak bezmyślnie. Co życie da, może nie bezmyślnie, bo ja złego słowa użyłem, ale tu chodzi mi o to, że on nie stara się, nie stara się nic zrobić, żeby to życie jakoś zmienić. No, kiedy jest bunt, prawda, to powinna być i rewolucja, jakaś zmiana natychmiastowa. A ten młody człowiek nic nie robi, żeby
Zresztą na usprawiedliwienie tego młodego człowieka, no, jest fakt, że powieść dzieje się w czasie wojny, prawda? W czasie wojny niewiele można zmienić w swoim życiu. Znaczy takiego, że nie można zmienić swoje życie tak, jakby był pokój, a nie wojna. W czasie pokoju, w czasie stabilizacji można zmieniać swoje życie tak, jak się chce. Prawda? A w czasie wojny to życie zmienia ktoś inny za nas. O to mi chodzi, że on nie ma takich narzędzi do tego, żeby móc coś ze swoim życiem zrobić. Ta pierwsza scena jest taka dojmująca, taka mówiąca dużo. Pierwsza scena dziejąca się na Uniwersytecie Warszawskim. On woli stać z boku, niż podjąć jakąś reakcję. A jednocześnie odsuwa krzesło cioci. No to jest taki bunt prawie że dziecinny, młodzieńczy. A jednocześnie nic nie robi, No i rzeczywiście tutaj wojna burzy porządek tego świata, w którym żył do tej pory. No, jest to pisane, że to jest metaforyczne pożegnania, koniec świata, w którym bohater żył, koniec całej epoki. No, metaforycznie, właściwie już dosłownie, bo rzeczywiście, no, cokolwiek by się wydarzyło po wojnie, prawda? Po podpisaniu traktatu pokojowego, no to ten świat, który istniał przed 1939, już nie istnieje. Już umarł śmiercią naturalną, śmiercią gwałtowną 6 września roku pamiętnego o 4:30 coś tam, 20 parę. To około 4:30 rano. To już ten świat zginął. Nie będzie już nieszczęstwa, znaczy nie będzie ojciec młodego człowieka nie będzie już mieszczaninem, tylko tym tej definicji, która była przed wojną. Młody człowiek też już nie będzie taki, jak był. No. A jeszcze jedno. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Na końcówkę. Ostatnie
akapity. Zwróćcie uwagę na te dwa ostatnie akapity. Tam jest opisane coś, co się wydarzyło, ale tak jakby za mgłą. Młody człowiek coś zobaczył, ale nie wie co. Nie mogę wam powiedzieć dokładnie o co mi chodzi, ale coś zobaczył takiego, coś zobaczył realnego, tylko że to było takie za mgłą, że jakby malowali obrazy surrealiści. Zresztą cała powieść jest taka jakby za mgłą, jakby taka senna, jakby już powiedziałem, fantomy, ktoś opisywał fantomy życia. Bardzo, bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń ten słownikarz tu nie umieścił, ale bardzo ciekawych dialogów, takich dialogów, których już się nie spotyka w literaturze. Nie będę już mówić, kogo mam na myśli. Nie powiem. Ale wiecie, zimno mi przebiegło, kiedy czytałem, a zimno się kojarzy z czym? Nie powiem wam. Aż mi na ustach pianka się pojawiła z tego wszystkiego. To jest kolejna pozycja Kolimla. A jak już wiecie z mojego kanału, no, w tej serii pojawiały się bardzo dobre powieści. No ja bardzo polecam wam tą powieść dla języka przede wszystkim i dla klimatu. Klimatu, który naprawdę jest, którego już nikt nie można spotkać w współczesnych powieściach, znaczy współczesnych nam. Chodzi o lata 90. i 2000. Tą powieść piszą Wygad. W 1948 roku, czyli naprawdę świeżo po wojnie, jeszcze nie miał dystansu do wojny, nie miał dystansu do tych wydarzeń, które przeżył. Nie wiem, czy to jest autobiograficzna powieść. Być może tak, być może to jest coś z jego biografii, może biografii znajomych, kolegów, takie połączenie
losów Polaków. O, no dokładnie. Tutaj widać losy Polaków w tej powieści. Naprawdę wam polecam. Może mówiłem nieskładnie, może poruszony klimatem tej powieści, ale pierwsze wrażenie się liczy. A tu jest taka powieść, do której warto powracać. Ja 3 dni temu przeczytałem ją chyba trzeci raz. Bo przeczytałem ją chyba w liceum pierwszy raz, a później tak już 10 lat temu, żeby panu powiedzieć dokładnie treści i tą atmosferze, to przeczytałem ją teraz 3 dni temu, chyba skończyłem 2 dni temu. No to proszę bardzo, Stanisław Brygat, Pożegnania, Seria z Kolibrem, Książka i Wiedza. Tu macie taką okładkę. Ja bardzo, bardzo zwracam uwagę na okładki. To jest postać mężczyzny, który idzie w nieznanym kierunku. Tu jest jakiś cień. Tu jest cień, a tu jest taka nasłoneczniona część świata. Tu widać ciemność. Nie czytowałem jeszcze seks misji na moim kanale. I widać tutaj taki horyzont ciemny, czyli nie wiadomo, gdzie człowiek idzie, dokąd podąża. Tu jakaś barwa słońca czy coś. Nie wiem. To jest taki symbol właśnie pożegnań. Bardzo ciekawa okładka. Zobaczę, kto ją zrobił. Pewno ten sam człowiek, pan Mieczysław Wasilewski. Ja już w którymś tam filmiku pokazałem pod filmikiem, którymś dałem wam biografię pana Wasilewskiego. To był znany bardzo znany grafik polski z naszego pokolenia. No to bardzo wam polecam. Państwa Mlika, pożegnania. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam to, co powiedziałem, się podoba. Tymczasem słońce przebija się przez chmury. Moja twarz jest mimo oświetlona.
i subskrybujcie kanał. No to do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa.